przyjechali z całego kraju i nie tylko. Trenują po kilka lub kilkanaście lat, aby wyrzeźbić idealną sylwetkę. 26 kwietnia w Tczewie odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w kulturystyce. Pojawiła się rekordowa liczba uczestników. Jak w każdym sporcie, tak i w tym nie zabrakło również pań. Aby stanąć w szranki z najlepszymi, trzeba się nieźle napocić. I to dosłownie. Jeszcze raz prawo poproszę. Prawo proszę. Najpierw robimy jakąś tam masę mięśniową, później utwardzamy to, a na koniec rzeźbimy, tak? I wszystko zależy od naszej przemiany materii, od tego, jak w danym momencie nasze mięśnie wyglądają, nasza skóra. Aby być najlepszym, trzeba spełnić kilka kryteriów, na które uwagę zwracają sędziowie. Decyduje przede wszystkim wielkość i jakość umięśnienia, tak? A więc kategoria Xtreme, czyli to są ci najwięksi chłopcy. Performance troszeczkę mniejsi i tak stopniowo w dół, zaczynając od klasyka. A więc dobieramy każdy, żeby miał swoich rywali podobnych sobie, żeby nie było jakichś takich bardzo widocznych różnic, jak to czasami w innych podziałach na kategorie bywa. Jak to w sporcie bywa, emocji nie brakuje i każdy chce uplasować się na jak najwyższym miejscu. Link do zdjęć z mistrzostw znajdziecie pod adresem naszej strony www.północna.tv. Polecamy również zobaczyć. Trenuj Cross Power pod okiem mistrza kulturystyki w Fit Factory, a także rugby nie tylko dla mężczyzn, czyli żeńska sekcja Czarnych Pruszcz. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.